tutaj dojechaliśmy do naprawdę cudownego miejsca. Zobaczcie na te góry, jak one tutaj wyglądają. A jesteśmy na południowej stronie, po południowej stronie Krety. Jedziemy do Kurtulatico. Nie potrafię tego wypowiedzieć. Kurtulatico. Ciężka nazwa. Widzieliśmy jeszcze, jak ta kultura minojska się ukończyła, więc zabili ją, znaczy wyeliminowali ją Fenicjanie, a potem Grecy. Jedziemy w takim pięknym miejscu. Gdzie już wygląda jak wąwóz? No tu jest już to kurtel. Kurtulatico. Staniemy tu, nie? Powiem wam, że niesamowite miejsce, zobaczcie. Oj, łaj. Jest. Super. Następnym razem, jak będziesz się kogoś chciał po angielsku zapytać, nie, już nieważne, co znasz, by po angielsku napisać czemu, to napisz mu Y i będziesz się zastanawiał, o co chodzi. Że łaj, tak? No. Wiosną, podobno w tych wąwozach, jest znacznie więcej wody, więc tutaj widzicie właśnie wodę w tym wąwozie. My będziemy chcieli jakoś nim przejść jeszcze, ale tu nie ma szlaku, jeszcze gdzieś dalej chyba trzeba podjechać. I znowu mi zrobił moje twarz. I to tutaj trzeba było zejść. Tu? Tutaj trzeba było, tak, do tego, tak mi się wydaje, że tu jest ten kościółek, gdzie właśnie to... trzeba by było dojść. Dobra, zatrzymaj się tam w punkcie widokowym, tak jak oni przejdziemy. Ja mam taką nadzieję, że jest jakaś ścieżka przez ten wąwóz, ale tak naprawdę nie widzę niestety żadnej ścieżki. Tu jest taka kapliczka, jeśli dobrze czytam po grecku, a wiecie, no to literki takie są. To jest Agwie, Pluviacne, coś takiego. Nie mogę się spalić. No, ale wiecie co, tu nie ma wejścia. Nie, to nie jest jeszcze to miejsce, tam też jest chodziło. No trzeba poszukać, no nie wiem. No. Tak, nasze ulubione. Na Sardynii, pamiętacie, wzięliśmy sobie szczepkę. I ona nawet się przyjęła w domu. Niestety nasz Olander dostał przędziorka i przędziorek zaatakował też tą szczepkę. A to zobaczcie, jak siatkami zabezpieczone. To właściwie nad drogą jest. I to może się w każdej chwili oberwać na auto. Jesteśmy w nowym miejscu i to jest już w końcu ścieżka. Także na końcu trzeba tego wąwozu szukać, tego wodospadu. O, widzicie, tu jest taka kapliczka też i tam ludzie widzieliśmy schodząc z tego murka, więc idziemy tam. Idziemy do wodospadu, taką dróżką. A tu staje sobie siedzi jakiś chłopczyk się modli. No i nawet musimy tam zejść. Jedna dróżka wiedzie do wodospadu, druga dróżka po lewej stronie wiedzie, nie pamiętam dokąd. Ale pójdę nią, to się dowiem. I prosto, i wprost, na wprost będzie szła dróżka do plaży. I zamierzam pójść z każdą, zamierzamy. Znaczy ja na pewno zamierzam pójść z każdą dróżką. Schodzimy takim zygzakiem, ale już zastanawiamy się, że to trzeba będzie z powrotem wszystko podejść jeszcze po to. No i zobaczcie, tu są te wodospady, doszliśmy. Ola tam coś nagrywa, jak ją będzie słychać, to teraz wam wrzucę, co tam nagrała. Ale niesamowicie, naprawdę. Jaki widok, nawet gryza taka na mnie leci. Naprawdę super. Ło, grubo, zobaczcie. Ale to stąd widać stąd, tak naprawdę. Ale czapy jest. Ale śliczne. A z tej strony, zobacz, tu też coś spada z tych skał. No, niesamowite miejsce. Dobra, i teraz całej okazałości. Zobaczcie, to spływa właściwie, nie wiem, wypływa ze skały, bo na górze nie ma. Wprost tutaj do tego potoku leci od razu taki kanion tam. No, piękne miejsce, a tu macie ten kościółek, pęka, tam wejście. Pęka. Tak, nawet ci światło rozczepia. Tutaj ludzie się kąpią. To tam dalej trochę. O, tam się ludzie kąpią, ale nie wiem jak tam doszli, bo tu już nie ma wejścia. Musieli chyba tym potokiem pójść. A woda naprawdę ciepła, więc jak chcielibyście się tutaj wykąpać, to można naprawdę, nawet na wiosnę. Tu się okazuje, że jest jeszcze drugi wodospad, gdzie w sumie mówili, że to ten sam wodospad.
No nic, zobaczymy jeszcze na chwilkę. Zobaczcie, tam jest taka zatoczka, niby taka fontanna, ale tutaj nie ma dojścia, więc ludzie tak piratują trochę, tam się ludzie kąpią, ale wiecie co, jak byliście na górze, to tu nie ma sensu. Zobaczcie, jednak łanka chce tam iść, no, co łanka, to łanka jednak. O, będzie szła po takim czymś. To jednak nie weszliśmy, jest więcej chyba ciekawych i bezpieczniejszych miejsc. Słabo to jest ogarnięte, właściwie to jest takie, nie wiem, jakby ktoś przyszedł tutaj, na pewno mógł wydać mandat. Tam jest wodociąg, gdyby nie tego, że coś się skopało, no to rzeczywiście, no, no. Nie jest to fajne. A jeszcze byś siknęła albo coś. Jesteśmy zmęczeni. Strasznie. Zemszczę się. Weźmy tu trzy razy. Trzy razy mała ściągana. Tak, weszliśmy tutaj kilka razy. O, 70. Ty nie weszłaś teraz. Dwa. Bo są dwa rozejścia na wodę z patery, to drugie niestety byłoby piękne, gdyby tam wodociąg nie leciał. I no tak naprawdę ciężko by było przejść tam. Doszliśmy do wniosku, że bez sensu. Podejście nie jest łatwe. Może jak siedzi bardzo wolno, ale my chyba wolno nie, raczej nie szliśmy. Podejście było bardzo trudne, tata jest zmasakrowany. Tak, zmasakrowało mnie to podejście. Tak, wszyscy jesteśmy zmasakrowani, nie tylko tata. Prawda, dzieci? Krótkie, ale bardzo intensywne. No, nie mogę tam. Idziemy na plażę Praveli, a na dole jeszcze był, minęliśmy taki monastery Praveli. Praveli monastery chyba. Bardzo piękny i wrócimy do niego jeszcze, ale dopiero, dopiero po plaży. Znaczy nie wiem, wydawał się trochę zamknięty, ale spróbujemy pod drugiej strony tam podjechać i może nam się bardzo fajnie. No, zjeżdżaliśmy stromą drogą, ale niestety nie nagrałam tego, bo nie kliknęłam przycisku. To jest mój odwieczny problem. Niby włączam kamerę, ale potem nie nagrywam, bo zapomniałam przycisku włączyć. No, kiedyś się z tego śmieliśmy, już teraz nie jest mi do śmiechu. No i dojechaliśmy do parkingu przy plaży Praveli. No i teraz kawałeczek będziemy musieli dojść. Jesteśmy teraz na plaży Praveli i tutaj zobaczcie, za mną jest taki wielki parking, ale do tej plaży trzeba dojść. Podobno to jest piękna plaża. Jest na południowej stronie. Przede mną jest Maciek, o tu. Na południowej stronie. Tak. Co? Co jest? Pod pachę wziąłeś? No, kiedyś to tak Maciusia brałem, słuchajcie, pod pachę, a teraz to muszę tak... Nie, chodzi o to, że jesteś spocony. Rzucić. To widzicie, to po tym wąwozie. O, zobaczcie, taka ścieżka tu jest. Maciek, zobacz, jaki to kolor ładny. Schodzimy tam na dół, ale na samym miejscu to trzeba będzie podejść znowu. Bo... Będzie grubozę. Doszliśmy tu i okazuje się, że tu nie ma zejścia na plażę. Zobaczcie, to jest taka widokówka. I nie wiadomo, gdzie iść teraz. No ta plaża jest tam. Śliczna jest ta plaża. Ale jak tam zejść? Zobacz, Ola, tam jest ścieżka na dole w tych palmach. Tam widzicie, z przodu jest ten Praveli Monastyr, właściwie takie ruiny. One są ładne, ale też wszystko ogrodzone. Tam nie ma ludzi, tam najprawdopodobniej nie można wejść. Szkoda, pięknie to wygląda. A tutaj z tej strony, zobaczcie, tu stoimy. Tu jest taki mostek. Chodźcie, zobaczycie go. A zobaczcie, tutaj macie ten mostek. Tutaj jest ta rzeczka, na której były te wodospady. I ona wpływa właśnie tam przez kolejny wąwóz, o tutaj, do Praveli. No chcielibyśmy tam dojść przez ten lasek. Nie chcemy znowu tam 200 metrów w dół schodzić tamtędy. Spróbujemy tędy. No dobra, humor mi się trochę poprawił, bo myślałam, że już się poddaliśmy i Michałowi się nie chciało schodzić tam bardzo mocno na to Praveli Beach, ale tutaj widzę, że jest tu Palm Beach. Jest droga. Tylko się zastanawiam, czy to Palm Beach to dochodzi do... dalej do... Boże, do czego to dochodzi? Do samej plaży, tak? Czy tylko jest Palm Beach i tam jest rzeka za... A muszę sprawdzić na zdjęciach. Czyli tak, zrezygnowaliśmy władowanie się bardzo w stronę na dół i na górę. Podjechaliśmy tutaj koło tego mostka, czy mostku właściwie, koło tego monastyru. Idziemy, zaraz wam pokażę taka droga. To jest taki piękny gaj oliwny. To jest... Nie, to jest Maciek, a tu jest gaj oliwny.
tutaj macie ten gaj oliwny. Tu z boku jest ta rzeczka, na której były te wodospady. Idziemy takim czymś. Można było tu pojechać samochodem. My chcemy się przejść, bo właściwie chcieliśmy sobie pochodzić, tak? Może niekoniecznie podobać się tam wysoko na górę i z powrotem dzisiaj, ale po prostu sobie pochodzić. Więc idziemy do tej Praveli Beach. Tędy od mostku. Tutaj wzdłuż tego gaju oliwnego tą taką basaltową duszkę. Nie podoba mi się ta droga, bo zamiast schodzić na dół tym wąwozem tutaj, wchodzimy tu szosą na górę. Nic bez sensu, ale chociaż wam pokażę, zobaczcie ile tu jest. Kurczę, znowu lecę gdzieś kilkoma kilometrami. No co za rodzinka, no. Chociaż tutaj taki ładny koperek jest. Jednak wracamy, no jakoś źle tutaj jednak poszliśmy. Nie wiem, w końcu tu te mapy nie działały, bo byśmy sprawdzili. W końcu mi chwilę internet zadziałał. Patrzę się, no kompletnie dookoła, jakoś 10 km. Idziemy szosą. Wracamy, w inne miejsce spróbujemy. Tam jakoś ludzie idą. Ale którędy to tu jest jakaś niby ścieżka. Nie wiem, ale nie wydają się, jakby wiedzieli, gdzie idą, wiesz? Tutaj trzeba było iść. Tylko, że tu jest zagrodzone. Jest taki napis, wchód tu Praveli Beach w prawo. Ja mam rację. Pytanie, teraz auto czy wchodzimy tam? No zobaczmy tam, gdzie ludzie szli. Ale oni tam też błądzili, widziałaś. O zobaczcie, tutaj jest ta droga, co prosiliśmy. A tutaj jest taka boczna dróżka. I mamy taki niebieski napis do plaży Praveli. A tu są te ule, co wam pokazywałem z góry. No i jak widzicie, jeszcze jest ich więcej niż z góry było widać. Taka droga, że znowu podchodzimy, kurczę. Idziemy przez takie kwiaty. No problem jest taki, że jest pełno po prostu owadów, pszczół na nich. I boimy się, że zaraz nas coś dziabnie. Kochanie, co powiesz na temat swojego skrótu łatwiejszego? Świetny! No, słuchaj, no z jakiegoś powodu ludzie tu nie chodzą, prawda? Tam też nie chodzą. Nie, no tam, gdzie ja gdzie przy beach, przy parking beach, chodzą normalnie. My no idziemy ja wąską. No i no tak, a potem idą ten kawałek ciężki, no i muszą wejść. Ale chciałaś iść wąwozem, prawda? Chciałaś tak przejść wąwozem w stronę plaży. No próbuję to zrobić. No. Nie, kochanie, już poddałam się z wąwozem, chciałam iść normalnie plażą. Ale po prostu. Łanki się poddają w ogóle, ktoś to uwierzy. No ale to nie o takie coś, nie o takie podanie chodzi, no. Ale no generalnie jest pięknie. Tylko dziwnie. No i zamknięte. Ja cię kręcę. No słuchajcie, no naprawdę, wszędzie tu gdzieś zamknięte. Nie wiadomo jak tu iść. To tu dlatego ludzi nie ma. Wracamy tutaj tak pod górę. Słuchajcie, i nas zawróciło. Kółko zrobiliśmy. Tam, tu, pod. No i co teraz? A gdzie ci ludzie, co poszli? Wracamy do auta, nie dojdziemy, ponieważ nawet jak jest ścieżka, to zawsze tutaj jest jakiś płotek, tu zatkane, tu nie wiadomo gdzie iść. Google normalnie pokazuje ścieżkę, idźcie tędy, ale niestety rzeczywistość jest inna. Także wracamy do autka, może tam po prostu podjedziemy jakoś gdzieś. Ktoś by powiedział, można idźcie sobie przez ten mostek, ale powiem wam, że na Krecie jest największy odsetek posiadaczy broni w całej Unii Europejskiej. Dlatego wiecie, to no, trochę ryzykowne, nie? No tam idą Niemcy. Spotkałem ich i też nie wiedzą jak dojść do samochodu. Próbuję walić z tej strony, no ale nic, będą chcieli przez ten płot przejść, co my nie chcieliśmy. Także zobaczymy. Znaczy już ich nie spotkamy. Pogadaliśmy chwilę. Powiem szczerze, nie doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Tam gdzieś idzie Michał. Nawet nie wiem gdzie on tam. Tu, tak gdzieś. W sumie masakryczna droga. Ciężka, z kamieniami obsypującymi się. No piękna, tak? Bo widoki generalnie tutaj są cudowne. Ale bardzo ciężka, mimo że jest godzina, nie wiem, która jest ta godzina? 17? 17, to jest tak naprawdę mocne słońce, a tak naprawdę dzisiaj jest co? 27 kwiecień. Jest mocne słońce, cały czas, to jest oszustwo, jak na Interi tam pisali, że tutaj jest 23-24 stopnie w ciągu dnia w takim, powiedzmy, najbardziej gorącym punkcie dnia. No wcale nie jest prawda, nie wiem ile jest stopni. Odczuwalne chyba z 30. 40 chyba. Nie, no 40 to nie. Ale do kimu? Nie wiem, no pewnie się pocimy i to też jeszcze wpływa na to, że jest ciężko. Nie widzę taty, żeby tu szedł z
ścieżką. Ale generalnie jesteśmy padnięci. Wróciliśmy tutaj pod ten mostek, z tyłu za plecami Maćka jest. I siedzieliśmy w takiej tawernie, ona jest pod takimi drzewami, gdzie jest cień. Słuchajcie, jest bardzo gorąco. Tak wygląda ta tawerna. Jedzenie jest naprawdę pyszne, zobaczcie na tych ludzi, co mają. Nie jest naprawdę pyszne. Znaczy, jeszcze nie wiem, ale wygląda pysznie. Gościu, no wygląda pysznie, rozumiesz? Wygląda pysznie, to zaraz wam pokażemy. Byliśmy kiedyś w restauracji i zagraliśmy, a wyglądało pysznie, zamkowało. Ceny dobrze. 8 euro chyba był chicken chops, tak? Czyli jakiś tam kotlet taki z kurczaka. Nie, to są... Ja wziąłem za 10 euro nuggetsy kurczaka. Ja wziąłem za 10 euro taką bananinę. Ja jeszcze wam powiem o tym mostku. On się nazywa, tym za Maćkiem, on się nazywa Pravelli Bridge. On został w XVIII wieku zbudowany przez mnichów z tutejszego klasztoru właśnie na drodze przez tą rzekę. No dobra, Maciek ma takie, co to jest? Chicken z kurczaka. Chicken chops. Mama ma taką sałatkę, ale fajnie wygląda. A ja mam taką grillowaną, no tą, bananinę. No Julka to sam coś. No i taki obiadek kosztował nas 50 euro. Dobra, to teraz ja muszę coś powiedzieć. Słuchajcie, na odchodne w knajpie dostaliśmy takie ciasto. Nie jest zwykłe, jest bardzo nasączone, wygląda na suche, nie jest wcale suche, a tak naprawdę ma w sobie pomarańcze. I są kawałki pomarańczy, można je normalnie posmakować. I jest nasączone jakby takim delikatnym pomarańczem. No jest po prostu tak cudownie pyszne, szok. I sałatka też była naprawdę wyśmienita, z figami, z pomarańczem właśnie, z pomarańczą, z, no nie wiem, z kawałkami mięska. Wszystko się tak super komponowało smakowo. No i nie możemy jechać, bo tutaj pani kaczuszka nam stoi na środku i w ogóle ją to nie interesuje. Ma nas gdzieś. To może w prawo pojedziemy no. W tej sytuacji. Zobacz, musimy jakoś ją ominąć. Nie ruszy się, księżniczka. Zobaczcie, dojechaliśmy tu nad morze i jechaliśmy, teraz wam pokażę, czy to jest, no. Tutaj jechaliśmy, tu jest ten mostek, w tym miejscu, jechaliśmy tu tą dróżką, o, tą białą i potem tutaj tą taką, o, tu dojechaliśmy, bo tutaj się nie da dojechać, tu jest naprawdę mocne zejście w tym miejscu. Te ścieżki wzdłuż wąwozu niestety były nieczynne. A tutaj zobaczcie, kamper stoi, czyli to jest dobra miejscówka, żeby na dziko sobie nocować przy samej plaży. Także Pravelli Beach na Krecie polecamy tutaj miejscóweczkę. Powiem wam tak, czyli tak, tutaj dopływa ten potoczek taki malutki z tego wąwozu tu obok, ale tamta plaża taka, na którą chcieliśmy dostać, jest jeszcze za tą skałą, za tą górą. Czyli nie jechaliśmy na tą, jechaliśmy na inną. A mi się wydawało, że tamta, jakby wodę zdechnąć, że tamta to jest Pravelli Beach. A nie wiem, nic nie rozumiesz, no niby tu jakiś mostek jest. Nie wiem, słuchajcie. A plaża taka, no kamiowa. No i tutaj jesteśmy na tej drugiej plaży, nie na tej z tym lasem palmowym. I po prostu nie wiem jak, ale wypatrzyliśmy, zobaczcie, tutaj może pod słońce. O, widzicie? Czekajcie. O, tam, o, tu jest taka ścieżka. Będziemy próbowali do ścieżki przyjść. To wielka miłość, a my lecimy. On też chce wielką miłość. A ja lecę, a oni tam wielką miłość. Znowu nie doszliśmy i to taka sytuacja. Dochodzimy i no nie możemy dojść cały czas. Idziemy, próbujemy jeszcze tam. Słuchajcie, śmiejemy się, bo Maciek czeka przy aucie, jak sobie rozłoży i jeszcze nie wziął pod uwagę, że nam mało. I idziemy jak durni. Jeszcze tu pod górę. No i kolejny płot. Ale tu jest przejście na szczęście. Jakie szczęście. To nie zwariowali z tym płotem. Dochodzę. Słuchajcie, dochodzę już. W końcu. Ale potem jeszcze trzeba będzie podejść. Mogę wam powiedzieć tylko jedno. Doszliśmy. Doszedłem. Teraz idziemy. Lasek palmowy. Najpierw potem się wykąpiemy, może nie wiem. Ale póki co mamy tutaj gęsi. Uważaj, gęsi atakują. No, potrafią zaatakować. O, widzisz? Atakuje gęś. Nie mogę pogłaskać. Odstrasza w ten sposób ciebie. Nie potrwać. Nie mogę pogłaskać. Pamiętam moją wodę widzicie w tym kubeczku. Do tego lasu palmowego, zobaczcie, trzeba przez tą rzekę. To jest ta rzeka z tymi wodospadami. Ona z tego wąwozu tu wypływa. Zobaczcie, no trzeba przejść. No co najmniej do kolan. Tak, tam jest trochę płycie. Tu było do kolan ludziom wody. No i tak to wygląda. Idą na boso. Julka, zobaczcie na jej łydki. Nie wiem czemu.
Ona się tak podlapała, słuchajcie. Te krzaki, co szliśmy po tych po prostu były strasznie kapiące. No grubo, zaraz będzie zatłumoczona ta legowaczka. Tu jest bardzo silny prąd, prawda? No bardzo powoli idź, tak żeby każdy kroczek, tak wiesz, powolutku. Często czy... Ale powiem wam, nurt daje mocny, ledwo stoję tutaj. Ale nurt jest, nie? Ale miło. Tak, fajna, orzeźwiająca woda. Ktoś podlewa plażę. Napiszcie mi w komentarzu, po co jest podlewać plażę. Bo ogólnie plażę się podlewa dlatego, żeby wyrosły glony. Nie, a tak naprawdę. A tak naprawdę pewnie tam prysznic nie działa, więc jak coś się odkryje tak? Soli, to. To nie wiem, wątpię. To co, podlewa się, żeby glony wyrosły, czy po co, z innego powodu? Słońce już jest nisko, więc macie za górą. I tylko część plaży jest oświetlona. Mieliśmy być w lesie palmowym, a jesteśmy w lesie tamaryszkowym. Zobaczcie, na takich wielkich tamaryszków to ja w Polsce nie widziałem. Tu jest wejście do tego lasu palmowego, a tu jest miejsce dla off-gridowców. Zobaczcie, no w takim miejscu można biwakować. Pozdrawiamy wszystkich off-gridowców, wszystkich, którzy lubią biwakować. No chcieliśmy przejść tędy, tutaj wzdłuż tej rzeki, tym wąwozem. No nie idzie. Jest niby tutaj ta droga, ale podejrzewam, że się zakończy płotem. No dobra, chodźcie do tego Palm Forest. Grubo, powiem wam. Naprawdę to wszystko to są palmy. Człowiek się tu czuje jak w jakiejś dżungli. Ale palm, nie? Super. Słuchajcie, piękne miejsce. Z jednej strony góry, z drugiej góry. Między palmami taka ścieżka. Tylko no niestety, tak jak widzicie, tu jest po prostu bardzo trudno dotrzeć. Tak, wystarczyło dojechać do tamtego parkingu, przejść tutaj, ale to przejście też troszkę jest jednak górka dół. Dobrze, ale o wiele mniej się nie tamto. A tu zobaczcie, jakie dzieciaki miejscówkę wypatrzyły. Fajne, Maciek, nie? Aż Maciek sobie fotkę zrobił, zobaczcie. Tu można się wykopać chyba. Zakąpnąć. Ale rewelacyjne miejsce. A czy tu są krokodyle? Nie wiem. Nie tu stoi. Hej. Co? Myślę o tym, że zamoczyć nogi. Ja sobie wyobraziłem moja szóstka, noga mała, wyobraziła sobie. Tam zamaczam nogi i tak piranie wszystkie przypływają i zaczynają je wpieprzać. Albo krokodyle. Nie krokodyle, nie takie piranie, takie małe, tak zaczynają wpieprzać. Albo wielbłąd. Tutaj naprawdę, no, jest gęsty ten las. Ale fajne miejsce, słuchajcie, ja nie byłem w takim lesie palmowym. Maciek, my wiedzieliśmy, że to jest las palmowy, bo wypatrzyliśmy sobie to miejsce wcześniej. Palma burak. Palma burak. Maciek wypatrzył taką palemkę tak dosłownie. Kurczę, ta palma jest spalona. Tutaj był pożar, zobaczcie, paliło tu się. Wszedłem do tej rzeki. Woda jest, no jest chłodnawa, kurczę. Jeszcze maja nawet nie ma, jeszcze kawałek jest do maja. Ale tu jest pięknie po prostu, no takie piękne miejsce. Ja wiem, że już to długo ten vlog trwa, ale no ciężko po prostu nie pokazać takiego cudnego miejsca. Jednak woda nie jest taka zimna. Chyba będę musiał podzielić, słuchajcie, tego vloga, bo już wyszło dużo, a jeszcze dzisiaj parę rzeczy chcemy zrobić. Nie, tam dalej z tyłu nie ma już przejścia, po prostu tutaj nie ma ścieżki, więc nic dziwnego, że jej nie znaleźliśmy. Kończymy tego vloga, bo wiem, że już tutaj naprawdę dość długi vlog powstał, także muszę go pociąć jakoś. No w pięknym miejscu jesteśmy. Do zobaczenia w następnym vlogu.